ładne kwiatki posadzili. No jak widać, nasadzenia są nowe. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, redaktor Sławomir Ziembiński. Jesteśmy przy ulicy Stryjewskiego. Tutaj pięknie zrobiono podwórka, utwardzono i na dodatek zrobiono piękne nasadzenia roślin. Proszę bardzo, na stogach w Gdańsku. Zmienia się tutaj trochę. No proszę, idziemy tutaj dalej. No idziemy dalej. Tutaj mamy też nasadzone, proszę bardzo, przy utwardzonych podwórkach, parkingi nasadzone. Tutaj mamy też taki pląb ładny zrobiony, bo ta woda z tego betonu będzie spływać potem swobodnie. Proszę pokazać na ten pląb. I tam specjalne rośliny są, które będą w wodzie rosły nasadzone. Idziemy dalej. Także jak widać, dzielnica Gdańsk Stogi się zmienia. No tam czekamy na koniec remontu tej ulicy Stryjewskiego. No bo tutaj nawet, proszę bardzo, tu nawet nasypano kory. To jest pływalnia, którą prezydent Adamowicz otworzył w zeszłym roku, świętej pamięci. Paweł Adamowicz otworzył tą pływalnię. Nowa pływalnia. No chciałem dodać, że na tej pływalni seniorzy za 5 zł mogą od 7 do 16 być. Idziemy dalej. Jestem gotowy przejść. Tutaj ulica zamknięta, jak widać dziury są wykopane. Musimy przejść tam w tą stronę. To jest nasza ulica, główna ulica Stogów Stryjewskiego. No, potężny ruch wykopany, proszę pokazać tutaj te wykopy. Trwają prace, woda stoi. O, i tam będzie ślad ulica Rura. Teren budowy, o, pokażę ten napis. Zdjęcie rozwalić. No i tutaj z tej strony i z tej, no, miało to być zakończone do końca sierpnia, ale nie wiem, czy to zdążą zrobić. No, pogoda sprzyja, ciepło, jest gorąco. Dzisiaj mamy 4 czerwca 2019 roku. Idziemy dalej. Proszę pokazać teren budowy. No tutaj nawet już na chodnik weszła budowa, jak widać. Nie, ciebie to można się idzie, kurde. Uważaj, bo kamera za mną idzie. O ja, się... to... Na razie. No, to był właśnie mój listonosz, który mnie minął. Właściwie to tak jest, że dzielnica Stogi to jest mała dzielnica. Tu się wszyscy znają, można powiedzieć. Dalej, proszę bardzo, budowa wygląda tak. Budowę pokażmy.
tam zrobili specjalną skocznię dla dzieci, o dzieci skaczą. Muszę pokazać, ta skocznia kosztowała 8 tysięcy rady dzielnicy Stogni. Jak byłem jeszcze radnym tej kadencji poprzedniej, to właśnie tą skocznię Rada Dzielnicy opłaciła, żeby ją zainstalować z naszych funduszy, z budżetu dzielnicy Stogi. A teraz już nowa Rada Dzielnicy będzie miała nowy budżet. Zobaczymy, czego dokona nowa Rada. Oczywiście w starym składzie, bo pani Magdalena jest dawniej przewodniczącą i prezes jest ten sam. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, dla was z Gdańsk Stogi.